Cześć. Witam w kolejnym filmie dotyczącym patentu Unity. Jest to inna wersja patentu, który zdążyliśmy omówić w dwóch ostatnich odcinkach. Zainteresowanych analizą techniczną zapraszam do dalszej części, którą jest omówienie szczegółów wynalazków Franka McIntosh'a. Gdybyście mieli wrażenie, że zajmujemy się tematem przestarzałym i, mówiąc słowami znanego YouTubera, rozwiązaniami zachodnimi, niszowymi i teoretycznymi to zapraszam do zajrzenia na stronę Macintosh Labs, gdzie znajdziecie wzmacniacz MC 275, produkowany już w szóstej generacji i jest to wzmacniacz sprzężony jednościowo. Co prawda kosztuje około 32 tysięcy zł, ale jest to Macintosh, a on zawsze sporo kosztował. Nowych widzów, niezaznajomionych z profilem kanału, informuję, że w moich filmach omawiane są szczegóły techniczne urządzeń lampowych i raczej wymagana jest wiedza o tym, czym są układy elektroniczne, jak one działają, a przynajmniej co to jest katoda, anoda i siatka sterująca. Jeżeli nie interesuje Cię analiza schematów, zrezygnuj z dalszego oglądania, bo po prostu będziesz się nudzić. Jeszcze jedna uwaga. Moja wymowa języka angielskiego jest błędna. I proszę nie sugerować się podawanym przeze mnie brzmieniem angielskich słów. Jak poprawnie mówić, możecie sprawdzić w słowniku Google, gdzie miły głos narratorki zdradzi wam poprawną wymowę. Sprawdźmy zatem, jakie zmiany w stosunku do poprzedniego wynalazku przynosi jego modyfikacja. Niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie ulepszonych wzmacniaczy szerokopasmowych, w szczególności dostosowania pasmach częstotliwości audio i wideo, a w szczególności ulepszonych elektronicznych wzmacniaczy audio i wideo, które wprowadzają wyjątkowo niewielkie zniekształcenia w szerokim paśmie częstotliwości dzięki wykorzystaniu urządzeń wyjściowych o sprzężeniu jedności, połączonych w nowatorski sposób z lampami elektronicznymi wzmacniacza. Wzmacniacz według niniejszego wynalazku prawdopodobnie znajdzie maksymalne zastosowanie w pracy w klasie B, to znaczy w pracy, w której lampy wzmacniacza pracują w trybie push-pull i są spolaryzowane w pobliżu odcięcia. Należy jednak rozumieć, że wynalazek nie jest ograniczony do działania wzmacniaczy przeciwsobnych w klasie B, ale może mieć zastosowanie w równym stopniu do działania w klasie A lub klasie AB lub rzeczywistości do dowolnego trybu działania, w którym płynie prąd anodowy co najmniej jednej z dwóch lamp masniacza przeciwsobnego przez cały czas w odpowiedzi na sygnał wejściowy. Ograniczenia częstotliwości konwencjonalnego lampowego wzmacniacza częstotliwości audio lub wideo lub innego wzmacniacza szerokopasmowego zależą w dużej mierze od konstrukcji transformatora wyjściowego, utraty wzmocnienia przy niskich częstotliwościach wynikającej z niskiej indukcyjności przyrostowej uzwojenia pierwotnego transformatora i spadku odpowiedzi przy wysokich częstotliwościach wynikających z indukcyjności rozproszenia i różnych rozproszonych pojemności transformatora. W celu uzyskania dobrej odpowiedzi przy niskich częstotliwościach, przyrostowa indukcyjność uzwojenia pierwotnego musi być wysoka w stosunku do rezystancji anodowych zastosowanych lamp. Uzwojenie pierwotne transformatora powinno zatem mieć dużą liczbę zwojów. Jednocześnie częstotliwość rezonansowa indukcyjności rozproszenia i pojemności uzwojeń wtórnych muszą być wyższe od najwyższej częstotliwości pożądanej do wzmocnienia, tak aby uzyskać niską indukcyjność. Indukcyjność rozproszenia i pojemność bocznikującą. Jeśli odpowiedź częstotliwościowa transformatora ma zostać rozszerzona, powyższe wymagania są wzajemnie sprzeczne w różnych aspektach. Rozmiar rdzenia transformatora, to jest całkowita ilość użytego żelaza, jest ograniczona ze względu na wymagania dotyczące kosztów przestrzeni i wagi. To z kolei ustala całkowitą liczbę zwojów przydzielonych do uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zmniejszenie rozmiaru rdzenia i zwiększenie liczby zwojów w pierwotnej w celu utrzymania wysokiej przyrostowej indukcyjności pierwotnej zwiększa indukcyjność rozproszenia i pojemność bocznikującą. To z kolei zmniejsza częstotliwość rezonansową, a tym samym odpowiedź wysokiej częstotliwości transformatora. W praktyce indukcyjność rozproszenia jest zmniejszana przez przeplatanie uzwojeń pierwotnych i wtórnych, ale to z Zwiększa pojemność rozproszoną, a tym samym ma tendencję do neutralizowania uzyskanych korzyści. To ostatnie zdanie dotyczy tradycyjnych transformatorów głośnikowych. W dalszej kolejności należy zastosować rdzenie o wysokiej przenikalności, aby zwiększyć indukcyjność uzwojenia pierwotnego. Na takie rdzenie niekorzystnie wpływa, w odniesieniu do przyrostowej indukcyjności, podmagnesowanie prądem stałym, dlatego należy unikać tych ostatnich. I tutaj wtrącenie, podmagnesowanie prądem stałym występuje przy przepuszczeniu przez uzwojenie pierwotne transformatora składowej stałej prądu spoczynkowego lampy pracującej w układzie asymetrycznym. Dlatego należy unikać tego ostatniego. Wpływ indukcyjności rozproszenia na wzmacniacze przeciwsobne klasy B był rozważany w literaturze, a szczególną uwagę zwraca artykuł SAO z listopada 1936 roku. SAO zwraca szczególną uwagę na szkodliwe skutki indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi transformatora wyjściowego takiego wzmacniacza. Po pierwsze powodując spadek mocy wyjściowej wraz ze wzrostem częstotliwości, a po drugie, wprowadzając do obwodu stałe czasowe, które powodują w ten sposób stany nieustalone, które zniekształcają falę wyjściową, gdy jedna z lamp zmienia się od stanu przewodzenia do stanu blokowania i na odwrót. Ten ostatni efekt jest podstawą największych zniekształceń przy wyższych częstotliwościach audio i zniekształceń, których uniknięcie jest głównym celem niniejszego wynalazku. Podstawowym celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie ulepszonych wzmacniaczy przeciwsobnych o znikomej reaktancji rozkoszenia w ich transformatorach wyjściowych, a tym samym znikomych efektach przejściowych podczas przełączania każdej lampy wzmacniacza ze stanu przewodzenia w stan nieprzewodzenia. Innym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskich wzmacniaczy audio, wideo lub innych wzmacniaczy szerokopasmowych typu przeciwsobnego zdolnych do zastosowania transformatorów z uzwojeniem pierwotnym, bifilarnie uzwojonym. Innym celem niniejszego wynalazku jest zapewnienie wzmacniacza przeciwsobnego wykorzystującego transformator wyjściowy z trifilarnie uzwojonymi cewkami pierwotnymi, czyli cewkami potrójnie uzwojonymi lub uzwojeniami pierwotnymi sprzężonymi w jedność. Wzmacniacz wykorzystujący lampy pentodowe, tetrodowe lub tetrodowe wiązkowe którym zapewniono środki do utrzymywania siatki ekranującej każdej z lamp na stałym, ale regulowanym potencjale w odniesieniu do powiązanej katody podczas pracy lamp wzmacniacza. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie układu wzmacniacza przeciwsobnego zdolnego do efektywnego wykorzystania transformatora o zasadniczo zerowej indukcyjności rozproszenia między uzwojeniami pierwotnymi, który wymaga tylko jednego źródła napięcia anodowego dla wszystkich lamp wzmacniacza, przy czym Siatki ekranujące lamp wzmacniacza mogą być utrzymywane na stałym potencjale w odniesieniu do powiązanej katody podczas pracy lamp we wzmacniaczu, przy czym ten stały potencjał może być różny od potencjału anodowego. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie nowatorskiego układu wzmacniacza przeciwsobnego, w którym anoda każdej z lamp jest odpowiednio sprzężona z katodą drugiej z lamp w układzie sprzężenia jedności. Jeszcze innym celem wynalazku jest dostarczenie nowatorskiego wzmacniacza typu przeciwsobnego do szerokopasmowej pracy bez zniekształceń, który wykorzystuje rezystancję sprzężoną z katodą i anodą, jednocześnie skojarzoną z każdą z połączonych w trybie przeciwsobnym lamp, i w którym katoda jednej z lamp jest połączona z anodą drugiej z lamp oraz anoda drugiej z lamp połączona jest z anodą pierwszej ze wspomnianych lamp. Jeszcze innym celem wynalazku jest dostarczenie nowatorskiego wzmacniacza szerokopasmowego typu push-pull pracującego bez zniekształceń. Wykorzystującego lampy obciążone w obwodzie katody i anody, przy czym obciążenie jest realizowane za pomocą impedancji o podobnym charakterze i podobnej wartości, przy czym anoda jednej z lamp jest sprzężona w jedności z katodą drugiej z lamp. No i w dalszej części wynalazku pan McIntosh przychodzi do opisu działania wzmacniaczy sprzężonych jednościowo. Krótko opisane różne przykłady wykonania niniejszego wynalazku szczegółowo opisane poniżej i zilustrowane na załączonych rysunkach, osiągają cele wynalazku przez zastosowanie impedancji w sprzężeniu jedności we wzmacniaczach przeciwsobnych, co zmniejsza do pomijalnej wartości impedancję rozproszenia między sprzężonymi impedancjami. Skutkiem znacznego wyeliminowania tej impedancji rozproszenia jest radykalne zmniejszenie transientów podczas przechodzenia prądu z jednej do drugiej lamp wzmacniacza przeciwsownego. Przy czym te transjenty są szczególnie dotkliwe w pracy w klasie B. Zgodnie z jednym przykładem wykonania niniejszego wynalazku, cewka dławikowa z odczepem środkowym jest połączona swoim odczepem środkowym z ujemnym zaciskiem źródła zasilania anodowego. A pozostałymi zaciskami z katodami pary lamp wzmacniacza sterowanych przeciw Podobnie dołączony jest dławik z odczepem środkowym, którego odczep środkowy jest podłączony do dodatniego zacisku źródła napięcia zasilania anot. A pozostałymi zaciskami do anod lamp. Anoda pierwszej z lamp jest następnie podłączona przez kondensator o niskiej impedancji lub obejściowy z katodą drugiej z lamp, a anoda drugiej z lamp jest połączona podobnym kondensatorem z katodą pierwszej z lamp. Opisany obwód jest odpowiednio podobny do tego, który był przedstawiony w poprzednim zgłoszeniu pana Franka McIntosha. Nosi on numer seryjny 66741 i dotyczył znaczaczy szerokopasmowych. Był złożony 22 grudnia 1900. 1948 roku i obecnie jest to patent numer 2 477 074 wydany. 26 lipca 1949 roku. Z tym wyjątkiem, że w niektórych przykładach wykonania niniejszego wynalazku nie stosuje się uzwojeń bifilarnych ani nie stosuje się uzwojeń z natury sprzężonych w jedności, ale przeciwnie, pojawiają się oddzielne indukcyjności, które są skutecznie sprzężone w jedność za pomocą kondensatorów. Niniejszy wynalazek w związku z tym obejmuje modyfikację systemu opisanego w poprzednim zgłoszeniu wskazanym powyżej. To prowadzi do pewnych oszczędności konstrukcyjnych dzięki temu, że nie stosuje się specjalnych Transformatorów. I tutaj chciałbym wtrącić, że pan Norman Krohars skorzystał z tego opisu i zbudował wzmacniacz sprzężony bliźniaczo przy wykorzystaniu dwóch oddzielnych transformatorów i pojemności sprzęgającej. Jak widać, Twin Couplet, czyli Unity dla biedaka, ma podstawy do tego, żeby działać poprawnie. Na playliście, na której jest ten film, który oglądacie, czyli Unity i jego odmiany, znajdziecie trzy odcinki od tej ciekawej konstrukcji. A w patencie czytamy dalej. Jako dalszą cechę przykładu wykonania tego wynalazku. Opisanego bezpośrednio powyżej zapewniony jest kolejny dławik z odczepem środkowym którego odczep środkowy jest połączony z dodatnim zaciskiem źródła napięcia siatki ekranującej, zaś drugi zacisk źródła napięcia siatki ekranującej jest połączony z ujemnym zaciskiem źródła napięcia anodowego. Pozostałe zaciski dławika są następnie połączone z siatkami ekranującymi lamp wzmacniacza i sprzęgnięte za pomocą kondensatorów o niskiej impedancji z katodami tych samych lamp wzmacniacza. Dzięki temu napięcie siatki ekranującej każdej z lamp może być utrzymywane na stałej różnicy potencjałów od katody lampy podczas pracy lampy, a napięcie to nie musi być tym samym napięciem, jak jest przyłożone do anody lampy. Utrzymanie opisanych zależności napięciowych skutkuje znacznie zwiększoną wydajnością prasy lamp, a opisane połączenia, które umożliwiają przyłożenie i utrzymanie dowolnego odpowiedniego napięcia na siatkach ekranujących, pozwalają na przyłożenie optymalnego napięcia. Jest to różnica w stosunku do struktury zastosowanej w poprzednim zgłoszeniu pana McIntosha, wskazanym przed chwilą, w którym siatki ekranujące były z konieczności utrzymywane na tym samym napięciu co anody lamp co na ogół nie jest optymalne. Można przytoczyć modyfikację opisanego tutaj przykładu wykonania wynalazku, w którym zamiast stosowania dławików z odczepem środkowym stosuje się oddzielne dławiki w obwodzie katody i anody oraz obwodzie siatki kranującej każdej z lamp. Wzajemne połączenia tych dławików są identyczne, a działanie dwóch przykładów wykonania jest zasadniczo nie do odróżnienia. Jako dalszą modyfikację niniejszego wynalazku można zastąpić opisane przed chwilą dławiki w tym drugim opisanym przekładzie, na rezystancję, aby zapewnić niezbędną impedancję sprzężenia. O ile zastosowanie rezystancji skutkuje znacznym spadkiem mocy wyjściowej dostępnej ze wzmacniacza w odpowiedzi na te same sygnały i przyłożone napięcia, a co za tym idzie spadkiem sprawności, to zastosowanie rezystancji umożliwia zbudowanie bardziej ekonomicznego, taniego wzmacniacza, który cenowo jest w stanie konkurować z dowolnymi wzmacniaczami dostępnymi na rynku, zachowując przy tym niskie lub pomijalne zniekształcenia w szerokim paśmie częstotliwości, co jest charakterystyczne dla wzmacniaczy połączonych zgodnie z wynalazkiem opisanym w niniejszym dokumencie i wynalazkami opisanymi w poprzednim zgłoszeniu, czyli numerze seryjnym 66141. Zgodnie z jeszcze innym przykładem wykonania wynalazku zastosowano transformatory trifilarne. W sposób dokładnie podobny do tego, który pokazano w przykładzie wykonania wzmacniacza w zgłoszeniu 66.141 przedstawionym na rysunku trzecim. Z wyjątkiem tego, że w tym przykładzie wykonania tego wynalazku używa się transformatora trifilarnego, który ma trzy oddzielne uzwojenia, których każdy jest odczepiony na środku. Dodatkowe uzwojenie nie przedstawione na rysunku trzecim. W wniosku numer seryjny 66741 jest zastosowane do podłączenia ze źródłem napięcia siatki ekranującej, które może być oddzielone od źródła napięcia anodowego, zastosowanego do ustalenia wartości napięcia siatki ekranującej względem katody w każdej z lamp i umożliwia wykorzystanie optymalnych napięć siatki ekranującej, które nie są ograniczone do wartości równej napięciu anodowemu przy zachowaniu wszystkich innych zalet układu opisanych w poprzednim zgodzie. Zilustrowanym na rysunku trzecim tego zgłoszenia. Podnieśmy się teraz do załączonych rysunków, które ilustrują pięć przykładów wykonania tego wynalazku, które są opisane szczegółowo poniżej i na których rysunek jeden jest schematem obwodu pierwszego przykładu wykonania tego wynalazku wykorzystującym trzy dławiki odczepione środkowo. Rysunek 2 jest modyfikacją układu z rysunku pierwszego, w którym zastosowano 6 oddzielnych takich samych dławików. Rysunek 3 jest schematem obwodu modyfikacji tego wynalazku, który jest zgodny z tym zilustrowanym na rysunku 2, z wyjątkiem tego, że rezystancje zastępują dławiki zastosowane w układzie z rysunku drugiego. Rysunek 4 jest. Kolejnym przykładem wykonania tego wynalazku, w którym zastosowano uzwojenia o sprzężeniu jedności mające trzy uzwojenia bifilarne i w którym napięcia siatki ekranującej lamp wzmacniaczy mogą być utrzymywane na dowolnym pożądanym napięciu niezależnie od napięcia przyłożonego do anot lamp oraz rysunek 5 jest modyfikacją systemu z rysunku pierwszego, który wykorzystuje pojedyncze rdzenie. Wzmacniacz z rysunku pierwszego jest przedstawiony jako wykorzystujący parę tetrod 1 i 2. Jako wzmacniające urządzenia elektroniczne należy jednak rozumieć, że wynalazek pokazany na rysunku 1 może być zastosowany do pentod lub tetrod wiązkowych i odpowiedniej modyfikacji do triod. Przy tym modyfikacja polegałaby na pomiarze obwodów i zasilaczy napięciowych niezbędnych do zasilania napięć i sprzężeń siatki ekranującej. Elektrody sterujące 3 i 4 tetrod 1 i 2 są spolaryzowane za pomocą źródła polaryzacji konwencjonalnie zilustrowanego jako bateria 5 i sterowane w układzie przeciwsobnym ze źródła napięcia szerokopasmowego zilustrowanego jako 6. Źródło polaryzacji 5 może mieć takie napięcie, że powoduje pracę tetrod 1 i 2 w klasie B, w klasie A i w klasie AB lub dowolnej innej pośredniej, o ile działanie jest takie, że co najmniej jedna z tetrod 1 i 2 dostarcza prąd anodowy w odpowiedzi na każdy przyłożony sygnał. Znaczenie klasyfikacji klas pracy wzmacniaczy jest dobrze rozumiane w technice i określone przez Instytut Inżynierów Radiowych w jego oficjalnych definicjach, chociaż obwody i struktury niniejszego zgłoszenia mają szerokie zastosowanie we wzmacniaczach działających zgodnie z dowolną z wyżej wymienionej klasyfikacją lub trybie ogólnym opisanym powyżej, wynalazek ma podstawowe znaczenie we wzmacniaczach pracujących w klasie B. I zostanie odpowiednio opisany jako wykorzystywany we wzmacniaczach tej klasy, nie zamierzając tym samym ograniczać zakresu wynalazku do pracy w innych klasach. Zapewnione jest źródło napięcia anodowego 7, konwencjonalnie zilustrowane jako bateria w celu uproszczenia rysunków. Indukcyjność 8, odczepiona w połowie odczepem środkowym 9 oraz posiadająca zaciski 10 i 11, jest podłączona swoim odczepem środkowym 9 z ujednoliconym zaciskiem źródła napięcia nodowego 7 przy czym jego zaciskiem 10 jest katoda 12 tetrod 1 a jego zaciskiem 11, katoda 13, tetrody 2. Tetrody 1 i 2 odpowiednio będą widoczne jako obciążone w obwodzie katodowym przez indukcyjność z odczepem środkowym 8. Dostarczona jest kolejna indukcyjność 14, odczepiona w połowie odczepem środkowym 15 i z zaciskami 16 i 17. Odczep 15 jest podłączony do dodatniego zacisku zasilania anodowego 7, zacisk 16 jest podłączony bezpośrednio przewodem 18 za anodą 19 tetrody 2, A zacisk 17 jest podłączony bezpośrednio przewodem 18 prim do anody 21 tetrody 1. Zgodnie z niniejszym wynalazkiem, anoda 19 lub zacisk 16, który ma ten sam potencjał, jest podłączona przez kondensator o niskiej impedancji 20 z katodą 12, a anoda 21 która ma zawsze ten sam potencjał co zacisk 17 jest podłączona przez kondensator 22 o niskiej impedancji z katodą 13. Inaczej mówiąc, zaciski 10 i 16 są połączone przez kondensator 20, a zaciski 11 i 17 przez pojemność 22. Dzięki sprzężeniom utworzonym przez kondensatory 20 i 22, anoda 19 jest utrzymywana przez cały czas na tym samym potencjale sygnału przemiennego, takim jak katoda 12. A anoda 21 jest utrzymywana przez cały czas na tym samym potencjale sygnału przemiennego co kadoda 13. Zasadniczo nie ma impedancji rozproszenia między uzwojeniami 8 i 14, a tym samym ustalane są warunki bez zniekształceń układu wzmacniacza. Przy czym zniekształcenia są eliminowane, zwłaszcza podczas przechodzenia pracy z jednej z tetrot na drugą. Opisany układ nadaje się do pracy z triodami, niemniej jednak w konwencjonalnej praktyce wzmacniaczy stosuje się tetrody lub pentody, aby uzyskać najwyższą wydajność. Przy pracy układu z lampami tetrodowymi lub pentodowymi, jeśli napięcie siatki ekranującej którejkolwiek z lamp nie jest utrzymywane na stałym poziomie względem katody tej lampy, następuje znaczna utrata sprawności, a także wzrost zniekształceń sygnału wyjściowego. W zgłoszeniu o numerze seryjnym 66741 złożonym 22 grudnia 1948 roku i zatytułowanym wzmacniacze Utrzymanie wymaganej zależności napięcia między siatkami ekranującymi i katodami. Zostało osiągnięte i utrzymane przez przywiązanie siatki ekranującej każdej z lamp do anody drugiej lamp. Tym samym jednak siatki ekranujące były utrzymywane na stałym potencjale anod. Ta wartość potencjału siatki ekranującej może nie być wartością optymalną i ogólnie nie jest wartością optymalną w przypadku niektórych komercyjnych lamp. Zgodnie z niniejszym wynalazkiem niezbędne napięcia przemienne i stałe są przekładane do siatek ekranujących tetrod 1 i 2. Za pomocą kolejnej indukcyjności 24 podzielonej na pół i mającej odczep środkowy 25 i zaciski 26 i 27. Środkowy zaczep 25 może być połączony z dodatnim zaciskiem źródła napięcia siatki kranującej 28, którego zacisk ujemny jest podłączony z zaciskiem 9. Zacisk 26 może następnie być podłączony z elektrodą siatki ekranującej 29 tetrody 1 i zaciskiem 27 bezpośrednio do elektrody siatki ekranującej 30 tetrody 2. Wartość prądu stałego napięć siatki ekranującej jest następnie ustalana przez napięcie źródła 28. W celu utrzymania stałego napięcia między siatką ekranującą 29 a katodą 12 tetrody 1, zacisk 26 jest podłączony przez pojemność 31 o niskiej impedancji do zacisku 16 lub alternatywnie bezpośrednio do katody 12. Podobnie zacisk 27 może być podłączony z katodą 13 przez kondensator 32 o niskiej impedancji, w których jeden zacisk może być podłączony do zacisku 27, a drugi zacisk może może być podłączony do zacisku 17 albo bezpośrednio do katody 13. Na indukcyjności 24 występują odpowiednio napięcia przemienne, odpowiadające dokładnie tym samym występującym na indukcyjności 8, które zostaną dodane do napięcia stałego dostarczonego przez źródło 28, zachowując niezbędne zależności napięć. Mówiąc prosto, napięcie sygnałowe wytwarzane na tych indukcyjnościach są dodawane do składowych stałych, polaryzujących odpowiednie elektrody lampy. Czytamy dalej. W przykładzie wykonania tego wynalazku zilustrowanym na rysunku 2 prawie dokładnie ten sam obwód. To zilustrowano na rysunku 1 jest wykorzystywane z jednym wyjątkiem, że indukcyjność 8 z rysunku 1 jest skonstruowana tak, że są to dwie oddzielne indukcyjności 8A i 8B. Indukcyjność 14 z rysunku 1 jest skonstruowana tak, że to są oddzielne indukcyjności 14A i 14B. A pojedyncza indukcyjność 24 z rysunku 1 jest skonstruowana jako dwie oddzielne indukcyjności 24A i 24B. Sposób Działania, możliwe do uzyskania wyniki i ogólna teoria działania pozostają takie same w przypadkach przedstawionych na rysunkach 1 i 2. W związku z tym wydaje się, że nie wymagane jest dalsze wyjaśnienie ani opisy systemu z rysunku 2. Odniesiemy się teraz do rysunku 3, na którym pokazano układ równoważny do pokazanego na rysunku 2, z wyjątkiem tego, że rezystancje zastępują indukcyjności, w szczególności dla indukcyjności 8a. Jest podstawiona rezystancja 8prim, a dla indukcyjności 8b rezystancja 8bis. Dla indukcyjności 14a rezystancja 14prim, dla indukcyjności 14b oporność 14bis dla indukcyjności 24A rezystancja 24prim a dla indukcyjności 24B rezystancja 24bis należy zdać sobie sprawę że układ z rysunku 3 działa dokładnie tak samo jak układ z rysunku 1 i 2 z wyjątkiem tych aspektów które wynikają z zastąpienia indukcyjności rezystancją jak dobrze wiadomo Zastosowanie rezystancji powoduje spadki napięcia stałego, które są minimalizowane w obwodach wzmacniacza wykorzystujących indukcyjności jako obwody obciążające lampy wzmacniacza. W konsekwencji następuje spadek dostępnego wyjściowego napięcia przemiennego, a następnie spadek sprawności z powodu strat występujących w sprzężeniu lub rezystancjach wyjściowych, podczas gdy koszt jest głównym czynnikiem można zastosować wzmacniacze o sprzężeniu rezystancyjnym, ponieważ rezystancje kosztują znacznie mniej. Niż dławiki lub indukcyjności o tej samej impedancji, a dla niektórych celów ekonomia jest kwestią podstawową i całkowita dostępna moc wyjściowa lub efektywność działania jest kwestią drugorzędną. Odwołujemy się teraz do rysunku czwartego, który stanowi ulepszenie systemu przedstawionego na rysunku trzecim, zgłoszenia o numerze seryjnym 66741, które zostało złożone 22 grudnia 1948 roku. W tym zgłoszeniu, a zwłaszcza na rysunku trzecim, zastosowano bifilarne uzwojenie pierwotne w transformatorach wyjściowych wzmacniacza stanowiącego przedmiot wynalazku. W obwodzie z rysunku trzeciego zastosowano lampy pentodowe do wzmacniania przyłożonych sygnałów, a siatki ekranujące tych lamp pentodowych są połączone z odpowiednimi anodami lamp w celu utrzymania stałego napięcia między siatką ekranującą a katodą każdej z lamp, co z kolei jest potrzebne w celu utrzymania wysokiej wydajności konwersji. Mocy w lampach. Niemniej jednak, pokazany tam system wymaga, aby napięcia prądu stałego siatki ekranującej były równe napięciu prądu stałego anody każdej z lamp. Taki dobór napięcia nałożony na obwód może jednak nie okazać się optymalną wartością napięcia siatki ekranującej. W związku z tym pan Macintosh przedstawił system, który jest pokazany na schemacie numer 4, w którym zapewnione są uzwojenia trifilarne. Które są połączone z oddzielnym źródłem napięcia siatki ekranującej, które jest niezależne od napięcia anodowego w systemie i które mogą być odpowiednio dobrane tak, aby zapewnić optymalne warunki pracy wzmacniacza. System jest odpowiednio podobny do tego przedstawionego na rysunkach 1 i 2, z wyjątkiem tego, że sprzężenie jedności jest realizowane przez potrójne uzwojenie zaaplikowanych indukcyjności, a nie przez sprzężenie tych indukcyjności za pomocą kondensatorów sprzęgających o niskiej impedancji. Pełne wyjaśnienie działania i sposobu podłączenia układu z rysunku 4 wydaje się zatem niepotrzebne dla pełnego zrozumienia wynalazku, przy czym należy rozumieć, że zamiast uzwojeń 8a, 8b, 14a, 14b, 24a, 24b z rysunku 2 których zaciski są odpowiednio wzajemnie sprzężone za pomocą kondensatorów sprzęgających o niskiej penancji, które dostarczono w modyfikacji tego wynalazku przedstawionym na rysunku 4, uzwojenia 8.1, 8.2, 14.1, 14.2, 24.1, 24.2, których wszystkie są potrójnie nawinięte względem siebie na tym samym rdzeniu 33. Z wyjątkiem określonych aspektów, Działanie i tryb połączenia obwodu przedstawionego na rysunku 4 są zbliżone do obwodów pokazanych na rysunku 1, 2 i 3. I odpowiednio dalszy opis wzajemnego połączenia elementów i trybu pracy działania systemu z rysunku 4 jest uważany za niepotrzebny i zbędny, a zatem jest pominięty. Ponadto należy zdać sobie sprawę, że w poprzednim zgłoszeniu, którego numer podano poprzednio, pokazano inne typy transformatorów o sprzężeniu jedności i mogą one zastąpić transformator z tryfilarnym uzwojeniem z rysunku 4. Będzie ponadto jasne, że uzwojenia z rysunku pierwszego mogą być nawinięte na pojedynczym rdzeniu zamiast na oddzielnych rdzeniach. Tak jak pokazano na rysunku 5. Ponadto powinno być jasne, że uzwojenia 14.1, 14.2 w razie potrzeby mogą być nawinięte z większą liczbą zwojów niż odpowiednio 8.1 i 8.2. Ponadto będzie jasne, że każdy zilustrowany przykład wykonania wynalazku układ i połączenia kondensatorów sprzęgających mogą zmieniać się bez odchodzenia od zasadniczej koncepcji wynalazku. To jest pojemnościowe sprzęganie na ścieżce o niskiej impedancji niektórych elementów lamp zastosowanych w systemie. Pan Macintosh napisał, chociaż opisałem i zilustrowałem różne konkretne przykłady wykonania mojego wynalazku, zdałem sobie sprawę, że można zastosować wariacje i modyfikacje konkretnych zilustrowanych i opisanych obwodów bez odchodzenia od prawdziwego ducha i mojego wynalazku. Teraz na ekranie możecie zobaczyć treść zastrzeżeń patentowych. Żeby je przeczytać, zatrzymajcie film. 5 sekund na każdą tablicę to wystarczający czas, żeby zatrzymać film. Analiza tego patentu jest wystarczająca, żeby osobie, która ma pewne zdolności oraz wiedzę pozwalającą na obliczenie wzmacniacza mocy w odpowiednich konfiguracjach, skonstruować wzmacniacz o sprzężeniu jedności. I myślę, że informacje podane w patencie oraz. W filmach, które przedstawiłem wcześniej, na przykład o a 116, wystarczą, żeby taki zmaczacz sobie skonstruować. Nie jestem przekonany, czy omawiać wszystkie patenty, mimo to znalazłem kilka ciekawych artykułów, m.in. pana Normana Klocharska Realistic Audio Engineering Philosophy jest artykuł, w którym pan Norman pisze o tym, dlaczego układ Unity Cowplet jest wyjątkowy i omawia podstawowe różnice między tożem, a innymi wzmacniaczami, i dlaczego, według pana Normana, jest to przykład progresywnego podejścia do projektowania wzmacniaczy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się niebawem. Także życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.